Mamy ściągniętą kabinę. No. Takie usztelki gumy jakby. No, to było najgorzej, bo zardzewiało i tutaj jest taki profil pod spodem i dlatego zardzewiało, ponieważ tam wchodziła woda, gromadziła się woda, cały czas była wilgoć i rdza się mnożyło. Dobra, kabina ściągnięta, działamy dalej. Zrobił kość taka domowa, można by powiedzieć. No i ciur, dobra. Zielone dwa do środek, czerwony i czarny. No nic skomplikowanego. Chłodnica wygląda na to, że chyba też będzie do wymiany. Tutaj jest jakiś taki, kurczę, spornik. I tutaj widzę, ktoś to silikonował, kurczę, nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Coś tu próbował robić, aha, śrubeczka, coś jest przykręcane, no chyba, że takie jest oryginalnie. No ale to się urwało, przez co ona nie trzyma się tak, jak powinna. No widać, że jest zmęczona troszeczkę życiem. Tu jest chyba jakieś powoli coś się dzieje. Bo to jest śnieć. O. Te blaszki radiatora są bardzo, widzę, już delikatne. Normalnie kruszą się w rękach. Kolejne chyba 300. Z tego, co się tu orientuję, ten kranik również ma problem. No cieknie, po prostu cieknie. On tu coś jest kombinowany, z tego co kojarzę, był kombinowany, żeby ta chłodnica jeszcze troszeczkę posłużyła. No ale dobra. Dzisiaj zmierzamy do baku. Zobaczymy w baku, co się dzieje. No, widzę, że chyba jest dobrze. Także nie. Nie będzie nas czekać jakiś tam. Tak to chyba nie będzie tego. Powiem wam, że nie ma tragedii. Zardzewiały nie jest. Tam widać nawet na ściankach. Nie wiem, jakby to wam ująć. O. Nie ma tragedii, można go wymyć w środku i będzie dobrze. Dobra, działamy, spuszczamy paliwo i tak dalej, i tak dalej.